Hej kochani, a dzisiaj kolejny odcinek z Little Life Pets. Tym razem mamy dwa urocze małe ptaszki. Te dwa słodziaki to Romeo i Julia i są bardzo inteligentne. Zresztą zaraz zobaczycie to w bajce. Zapraszam Was serdecznie. Ojejku, tak bardzo bym chciała mieć jakiegoś przyjaciela. Moja pani wychodzi na cały dzień do szkoły, a ja się tutaj nudzę. Ta klatka jest zdecydowanie za mała dla mnie. Halo, halo, witaj piękna. Ojejku, ależ jesteś naprawdę wspaniała i taka kolorowa. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Romeo. O, witaj, a skąd ty się tutaj wziąłeś w pokoju? Ja jestem Julia i przyznam szczerze, że nigdy tutaj nie widziałam innego ptaszka. Oj, moja droga, obserwuję cię od paru dni, przyznam szczerze, i jak tylko dzisiaj zobaczyłem, że okno jest otwarte, postanowiłem cię odwiedzić i poznać. O, bardzo mi miło, ale nie wiem, czy powinnam rozmawiać z nieznajomym. No jak to z nieznajomym? Przecież się przed chwilą przedstawiłem, a poza tym to chciałbym cię zabrać na krótką wycieczkę. Polatalibyśmy sobie po parku, a później bym cię odprowadził tutaj do tej klatki. Ojejku, ale ja nie wiem, czy mogę, a tak w ogóle to klatka jest zamknięta. Oj, tym to się nie przejmuj, bez problemu. Jeden ruch moim dzióbkiem i zaraz ją otworzę. O, już, uwaga. Klatka została otwarta, a ty jesteś wolna. Ojejku, no nie wiem, bo ja nigdy nie wychodziłam z tej klatki, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ktoś mnie w końcu odwiedził. Oj, moja droga, widzę, że jesteś bardzo smutna. A może pozwolisz, że coś dla ciebie zaśpiewam? Ojejku, prawdziwy koncert tylko dla mnie? No pewnie, to na pewno poprawi mi humor. Ojejku, ależ ty jesteś wspaniałym śpiewakiem. Naprawdę, i z tej radości spójrz, aż wyskoczyłam z klatki i trochę dziwnie się czuję tutaj. Oj, moja kochana, nie przejmuj się. Nic złego ci się nie stanie tutaj przy mnie. Zaopiekuję się tobą. Jesteś naprawdę piękna. Na pewno wszystkie inne ptaszki ci to mówią. No skąd? Nie, jesteś jedynym ptaszkiem, którego poznałam i tylko ty mi to powiedziałeś. A powiedz mi, wygodnie ci się żyje w tej klatce? Bo ja to bym chyba nie mógł, wiesz, ja to jestem wolnym ptakiem. Latam sobie pomiędzy parkami, pomiędzy różnymi drzewami i budynkami, a w takiej klatce to chyba bym nie dał rady. Nie, nie jest aż tak źle. Mam wspaniałą dziewczynkę, która się mną opiekuje, a poza tym to no wejdź do środka, zobacz jaką mam fajną bujawkę. O, faktycznie, jest fajna, tylko strasznie tutaj ciasno w tej klatce. Nie, zdecydowanie to nie jest dla mnie. I co prawda jest tutaj mięciutki puszek, ale nie, nie, ja to wolę mieszkać w moim gniazdku na drzewie. No co ty, w gniazdku na drzewie? Ale tam musi być fajnie. A powiedz mi, a co ty jesz? Bo mi to moja pani wrzuca ziarenka do miseczki. Nie no, mi nikt niczego nie wrzuca. Czasem ktoś przyjdzie do parku i rzuci jakieś okruszki, ale tak to sam łapie różne owady i łapie robaczki. Uff, fuj, zjadasz robaki? O blecha, nie mów o tym. Oj, dobra, dobra, już przestań. Ja tutaj widzę, masz pyszne nasionka. O, taka to pożyje. I co z tego, że pożyje, jak jestem sama w tej klatce i z nikim nie mogę przez cały dzień porozmawiać? Oj, wiesz co, właśnie dlatego tutaj przyleciałem, bo widzę, że masz takie smutne oczy, a ja bardzo chciałbym je troszeczkę rozweselić. No, i to ci się udaje, jesteś naprawdę bardzo miły. No to jak, czas zamknąć tę klatkę, a my ruszymy polatać w parku, ależ będzie super zabawa. Nie, nie, ja się troszeczkę boję, wiesz co,
może następnym razem, bo teraz nie chcę, a poza tym zaraz wróci moja pani i na pewno będzie chciała się ze mną pobawić. Czasami mnie puszcza, po pokoju mogę sobie polatać. Co prawda nie jest to tak jak ty masz, ale też jest fajnie. Ojejku, no nie mogę patrzeć na to, jak ty jesteś smutna. A mogę cię przytulić? Może to ci troszeczkę pomoże. I co? Lepiej? Pamiętaj, że od dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi i gdy tylko będziesz chciała, to ja tutaj do ciebie przylecę. Oczywiście, jak twoja pani zostawi otwarte okno. Ojejku, dziękuję ci bardzo. Jesteś naprawdę miły. A powiedz mi, tam dużo mieszka ptaków na wolności? No co ty mówisz, czy dużo? Ich jest mnóstwo i to przeróżne, kolorowe, szare, czarne, białe, małe, duże. Ojejku, można zwariować od tego. I co? I wszystkie potrafią tak pięknie śpiewać jak ty? Nie, nie, nie. Ja jestem najlepszym śpiewakiem w całej okolicy. Chcesz? To jeszcze raz ci to zaprezentuję. Oj, pięknie. Dzięki wielkie. To co, może chwilę posiedzimy jeszcze w mojej klatce i chyba zaraz będziesz musiał uciekać, bo jak moja pani wróci, to zaraz będzie chciała cię w niej zamknąć. O, nie, 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 moja droga. Nie ma w ogóle takiej opcji. Ja się nie dam. Muszę żyć na wolności, ale z wielką ochotą będę tutaj do ciebie zaglądał. Proszę. Otworzę klatkę specjalnie dla ciebie, dla mojej Julii. A wiesz co? Chodź, pobujamy się razem. Na pewno jeszcze zdążymy. Masz przecież chwilkę czasu jeszcze, prawda? Oj, dla ciebie wszystko, moja droga. Skakuj, wskakuj obok mnie. Na pewno się zmieścisz. Wow, i już jesteśmy razem. Możemy się bujać do woli. Ojejku, wyglądamy jak takie dwa zakochane ptaszki. Dobra, wiesz co? Uciekaj stąd szybko, bo moja pani wraca. O nie, nie może cię tutaj zobaczyć. No już, już, szybko odlecę. Ale się o mnie troszczysz. Ej, poczekaj, muszę zamknąć klatkę, bo będzie podejrzane. Dobra. Zamykamy klatkę i kłódka na dół. O, teraz jest tak, jak było na początku. To co, moja droga Julio? Do zobaczenia następnym razem. Obiecuję, że jutro o tej samej porze zjawię się na parapecie, a ty będziesz mogła ze mną porozmawiać. Dzięki wielkie, Romeo. O, i tak się cieszę, że zyskałam nowego przyjaciela. Do jutra, pa, pa. Ojejku, ależ ta Julia jest piękna, a wy, dzieciaki, jak uważacie? Ona jest naprawdę wspaniałym ptaszkiem i muszę się zdobyć na odwagę i w końcu jej powiedzieć, że się w niej zakochałem, ale to może innym razem. Teraz stąd odlatuję! Hej dzieciaki, a wam podobały się dwa urocze ptaszki? Który waszym zdaniem jest ładniejszy? Napiszcie na dole w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. Pozdrawiam was, pa pa!